Analiza, jakiej do tej pory na kanale Warcaby jeszcze nie było. Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w tę wielkanocną niedzielę i z tego miejsca chciałbym wam życzyć zdrowych, spokojnych, pogodnych, pokojowych świąt wielkiej nocy. Mam nadzieję, że tak je właśnie spędzacie. Niedawno zakończyły się 47. indywidualne mistrzostwa Polski Kobiet w Warcabach stupolowych i mistrzynią Polski 2023 została Marta Bańkowska. Zwykle po takich turniejach skupiam się na analizach partii tych zawodników, którzy w turnieju wygrywali, albo wykazali się czymś szczególnym. A na Wasze specjalne życzenie, bo prosiliście o to już w trakcie transmisji z tego turnieju, jak również na streamie, na Checkers Online TV na Twitchu w ostatni czwartek, analiza partii zawodniczek, które uplasowały się trochę dalej. Mowa o drugiej dziesiątce, a właściwie nawet jej drugiej części. Katarzyna Pisarska, grająca białymi, z rankingiem 1979 kontra Magdalena Pauszek, 1000 755, więc znaczna różnica rankingu. Panie zmierzyły się ze sobą w rundzie czwartej. Komentowałem to na żywo z Karolem Cichockim i tak troszkę może ironicznie mówiliśmy, że nie wiemy, co jest w głowach dziewczyn. Natomiast z partii zawodników, tych teoretycznie słabszych, może nie na warcabowym topie, myślę, że możemy się dużo ciekawego nauczyć. I zdecydowałem się zresztą zgodnie z Waszym życzeniem, tę partię na kanale przeanalizować, nie przedłużając. Zaczęła się ona debiutem Favre, dosyć teoretycznie spokojnie. Centralizacja, wyciąganie pionów z boków, akurat Kasia wyciąga swoje krótkie skrzydło, długie skrzydło wyciąga Magda, wymiana po długiej, po głównej linii, no i takie 20-24 wybicie sugerujące sprowadzanie tej partii raczej w pozycje klasyczne niż jakieś klinowe. No i przez pierwsze kilkanaście, kilkadziesiąt ruchów, w zasadzie nic szczególnego się nie działo, aż w pewnym momencie, kiedy chcąc, nie chcąc, robiąc kolejne posunięcia, Piony są coraz bliżej siebie, dochodzi do dosyć istotnych dla pozycji zagrań. Teraz taki ruch 31-26. No ja rozumiem, że Kasia Pisarska chciała po prostu wywalczyć narożnik 26 i nie pozwolić czarnym, żeby ewentualnie jakoś się tutaj wybić i może szykować w razie czego wyjście takie podwieszające skrzydło, ale uniemożliwiające wymiany. 17-21-36-31, ale raczej nie ma to zastosowania, kiedy jest tak dużo pionów na krótkim skrzydle czarnych. No i gramy sobie dalej, dochodzimy do bardzo istotnego posunięcia w ruchu 25 u białych, mianowicie Kasia zagrywa 40-34 i daje możliwość swojej przeciwniczce związać swoje krótkie skrzydło. Z czego czarne korzystają. Jaka była tutaj alternatywa? No, pewnie trzeba było po prostu schodzić za taką 30-25. Partia się toczyła dalej spokojnie, w może ciut lepszej dla czarnych pozycji, ale jeszcze bez tragedii. Teraz po związaniu, co ciekawe, miała od razu możliwość Kasia przełamać. To zablokowanie swoich pionów, bo one są teraz bardzo mocno ograniczone, można było zagrać 34-29. No jeżeli by pobiły czarne z 25, bijemy do tyłu, pozycja się otwiera. Natomiast jeżeli czarne pobiłyby z 23. To oddajemy jednego, drugiego, bierzemy dwa na pole 6. Tu jeszcze bicie, bicie, i po całym tym uproszczeniu zostaje porówno pionów. Ten 19 w żaden sposób nie jest do zabrania, bo brakuje jeszcze tu jakiejś dziesiątki, żeby tego piona móc zaatakować. <laughs> I pozycja otwiera się na korzyść białych, w sensie z wyrównaniem pozycji, więc związanie. Jest przełamane to na pewno, byłaby dobra opcja dla Kasi, jeżeli by ją znalazła. Pewnie tego nie znalazła, albo świadomie chciała poddymiać w tej pozycji, żeby było trudniej. Trudniej zagrywa 42-37, odpowiada 27. Magda, i po kolejnym ruchu 37-31 gra 7-11. No i tutaj najprawdopodobniej ta pozycja już jest dla czarnych z wielkimi szansami na wygraną. Ciężko powiedzieć, co grać. Pewnie najlepszym wyjściem dla białych było 27-21, natomiast zdecydowały się na wymiany 2 27, 22. I tutaj na pierwszy rzut oka widać, że brakuje różnych pionów typu 42 do kolumny 42, 38, 33, może 37 w niektórych wariantach. Ciężko będzie w ogóle zniszczyć jakieś takie groźby kombinacyjne z wyrwaniem pionka 28, a przecież to nasze prawe skrzydło białych cały czas nie gra. I tutaj wygrywającą kontynuacją było po prostu poczekać. Kiedy przeciwnik jest bardzo ograniczony, wystarczy zobaczyć opcję poczekania. I tutaj po kolejnym 36 31 14 20 31 27 takiej wymianie po prostu nie ma żadnego ruchu. Teraz czy my po 49 44 czarne oddadzą jednego wezmą trzy na damkę. To mogę wam przykładowo pokazać. Tak, bijemy raz, dwa, trzy. Wygrywamy partię. Czy inny jeszcze dozwolony ruch dla białych 45 40 kończy się oddaniem 23 29 i przedostaniem do damki na krótkim skrzydle białych. W związku z tym, tak należało grać, żeby wygrywać. Najprawdopodobniej nie zauważyła znowu oswobodzenia z tej pozycji Magda, która zdecydowała się na zagranie 17-21. No i dała szansę. Na pierwszy rzut oka, oczywiście, to wygląda dobrze, bo nie można wychodzić 36, 31 bo jest 1 za 2, ale dała szansę Kasi, żeby ta zagrała 34-29. No i co się dzieje? Mamy dwie możliwości bicia. Jeżeli czarne zdecydowały się pobić 25 na 34, być może tego się koniec końców Magda przestraszyła, bo białe mogły pobić 29 na 18. Teraz jest porówno, a ten pion 34, przecież jest zagrożony. Jest tutaj kilka takich kontynuacji, które wyglądają na kombinacyjne dobro. Dobre dla czarnych, natomiast teraz po biciu trzech oczywiście białe biją dwa piony na damkę i wygrywają. I nie za bardzo w tym wariancie pomaga oddanie ekstra piona 15, żeby do tej damki się przedostawać, bo białe wycofują i do damki idą. Pozycja zdecydowanie wygrana dla białych. W związku z tym najprawdopodobniej zdecydowała się pobić 23 na 34 Magda i teraz oddaje drugiego piona. Kasia, korzystając z tej kolumny 3322 za dwa jest porówno, natomiast pozycja jest kosmiczna, słuchajcie, bo takie ustawienie pionów, jak tutaj widzimy po prawej stronie warcabnicy, nieczęsto występuje w partii warcabowej i generuje na pewno ogrom niesamowicie ciekawych możliwości. No i z tym ustawieniem dziewczyny grały dalej. Tutaj 3227 pewnie dokładniejszym ruchem by było może wyjście 36-31, jak analizowaliśmy na streamie, ale aż tak głęboko w te warianty nie chcę wchodzić. 13 18 znowu tutaj najlepsza kontynuacja pewnie 33 28 została wybrana przez Kasię. 8 13 28 22 jest zagranie 3 8 i moi drodzy teraz po prostu w tej pozycji Kasia Pisarska mogła brać tego pionka. Na logikę pewnie chciała tym 33 odejść. Bo tak jak teraz w tej pozycji nie można zagrać 39-33 z groźbą tego, że bijemy piona. Bo jeżeli przeciwnik zna nasz kolejny ruch i będzie nim bicie, to może w tym czasie sobie zaatakować dwa piony. I tutaj białe by piona straciły. Ale ruch później, kiedy Kasia właśnie z pod tej groźby uciekła ruchem 28-22, a Magda zagrała 3 wystarczyło grać. 39-33, właśnie z tą groźbą zbicia piona. Nie działa bowiem obrona taka, żeby wyjść 18-23 i zaatakować 23-28. Na pierwszy rzut oka bije, biją czarne w kolejnym ruchu, pozycja się wyrównuje, natomiast białe po prostu dałyby dwa piony, zbiły. Teraz jest porówno, a ten 28 nie ma gdzie pójść, zostanie w kolejnym ruchu zdjęty z planszy. I tak Kasia mogła tę partię całkiem w nietrudny sposób wygrywać. Natomiast zagrała 38-33 no i tutaj możliwości są mocno ograniczone. Zdecyduje się na wymianę Magda 11-17. Teraz zobaczcie te pionki 16-17 stoją naprzeciwko tych 26-27, a ten nie ma gdzie grać. Nie jest elementem kolumny. Żaden dodatkowy pion na 31 nie przyjdzie, żeby taką ala rogatkę utworzyć. Więc on już jest taki niegrający. Mówiłem dlatego wcześniej, że pewnie lepiej niż 32-27 było wychodzić 36 w kierunku pola 27. No i zagrywa 49-43 4. Yy, grająca białymi, Kasia. 15, 20, bardzo dobrze, Magda. I teraz Kasia robi coś bardzo, bardzo dziwnego. Atakuje 44, 40. Jak gdyby akceptując to, że po kolejnym biciu, po, po ruchu yy, wyczekującym przez czarne, i biciu, czarne po prostu zbiją w zamian za jednego dwa piony. Więc nie wiem, zupełnie nie jestem w stanie tego zrozumieć, jak Kasia straciła tego piona. Czemu zdecydowała się na taki atak? No pewnie dlatego, że nie widziała żadnej alternatywy bo ciężko wyobrazić sobie, żeby grać 33-28, bo po prostu czarne atakują 18-23 i tutaj strat nie unikniemy, nie ma co grać. Natomiast zupełnie normalnym ruchem, który dawał jeszcze kontynuację w tej grze, było zagrać 36-31. I po wyjściu jakimś 18-23 czarnych, można, teraz akurat nie można atakować, bo jest groźba takiej kombinacji jeszcze z przerywem oczywiście, natomiast można wymieniać 27-22. I w tej pozycji raczej jest równo, to czarne prawdopodobnie musiałyby uciekać na jakieś takie warianty remisowe typu oddanie piona, atak, wymiana, no i potem próbować przerywać się na tym podwieszonym, związanym skrzydle krótkim białych. I tak mogłaby ta partia pewnie potoczyć się do remisu. Natomiast Kasia decydowała się na ruch, przegrywający 8-12 i 1 za 2. No i partia się toczy dalej. I dochodzi do takiego momentu, w którym Kasia decyduje się oddać drugiego piona, 26-21, żeby dać sobie jeszcze jakieś szanse gry. Dlaczego? A no, bo gdyby grała 38-32, atak czarnych 17-22, ostatni ruch to jest taka wymiana, czarne atakują 18-23, robią wymianę. I znowu podwieszony piąt 39 i przeciwko tym czterem pionom to pewnie nawet i te trzy by były w stanie próbować wygrywać. Nie ma co zbierać. Po zagraniu 26 21 natomiast teraz widać, że za bardzo ruchu nie mają czarne. Natomiast na świetne zagranie decyduje się Magda, najlepsze w pozycji oddanie piona 16 21 i wyjście 18 22. No i znowu to białe mają problem z wykonaniem posunięcia. Nie mogą bowiem iść 16-11, bo Magda odda jednego piona, skasuje dwa i jest po partii. Trzeba coś poświęcić. No i tutaj pewnie najlepiej było oddawać jakoś 32-28, jak analizowaliśmy, natomiast 32-27 poddaje Kasia Pisarska, idzie do damki. No i wszystko się układa dobrze, natomiast teraz Kasia atakuje dwa piony czarnego, tak, żeby tą jedynką pobić na powiedzmy 15. No chyba jedyny wybór. I... Teraz mogła w bardzo nietrudny sposób Magda tę partię zakończyć. Wystarczyło zagrać 24-29, bicie, bicie, no i białe mają do wykonania dwa bicia, albo tutaj na 29, albo pionem. Niezależnie od tego, w której kolejności to zrobią, czarne mają tempo, żeby postawić damkę na 47, jest bicie, oddają jeszcze pionę 13-19, biją 2, jest pogrze, koniec. Nie wykorzystała niestety dla siebie tego Magda. I w tym momencie <laughs> zagrała po prostu 41 47. Dwa piony wzięła dwa piony. Ma dwa więcej w tej końcówce. Więc jest 5 na 3. To jest ciągle najprawdopodobniej wygrana partia. Natomiast jest to końcówka, która wymaga nie lada technicznych umiejętności no i znajomości obliczeniowej gry końcowej. 15 10 atakuje tutaj Kasia Pisarska. No i znowu Magda powinna najprawdopodobniej mm, przyjść w tej pozycji z 45 na 50, jedno bije jednego piona, bije drugiego piona i kluczem do remisu dla białych byłoby w tej pozycji wymienić ostatniego piona, czyli na przykład poddać go 35-30 i zredukować materiał czarnych do trzech bierek. Kiedy mają cztery, to mogą je zamienić w cztery damki i po prostu wygrać partię. I gdyby teraz przyszła z taką groźbą wymiany Kasia Pisarska, no to ta damka bardzo dobrze na trójniku przychodzi na pole 24 i teraz zawsze po oddaniu 35-30 i próbie wymiany tego piona po prostu bije damka. 4 na 1, koniec wygrana. Nie zdecydowała się na taki ruch Magda dla siebie, zagrała 19-24, odeszła i to jest najprawdopodobniej decyzja, która kosztuje zwycięstwo przy oczywiście idealnej grze Białych. Białe znowu zaatakowały 10-15, zasłoniła to Magda, no i dochodzi do wymiany, i teraz te uproszczenia z 35-30 po prostu są nieuniknione na różne sposoby. Dodatkowo ten pion, który jest w centrum 13, jest dużym obciążeniem dla pozycji czarnych. W końcówce chcemy mieć piony na bandach. Gra 45-23, Magda i zagrywa 38 na 16, Kasia, co jest błędem. Teraz jak należało te partię remisować? Ano trzeba najpierw zaatakować, znaczy najlepiej to chyba nawet nie najlepiej, chyba trzeba, oddać po prostu najpierw piona 35-30, taki całkiem fajny forsowny wariant, i teraz nie atakować na 43, tylko wtrącić jeszcze atak na 27. Dwie możliwości mają czarne, albo zasłonić damką 23 na 18, albo odejść pionem. Niezależnie od tego, na co się decydują, dochodzi do takiej komunikacji, piona i damki, które stają w linii jednej przekątnej. I wtedy przechodzimy dopiero z atakiem na tego piona 34, Tutaj trzeba uważać na takie pułapki, bo gdyby ta damka z pionem były przesunięte o jedno pole, to tutaj mogła być przykład jakaś łapka, jakby ta damka przyszła na 17 i trzeba by było naglebić 3, więc uważajcie bardzo z takimi atakami. Natomiast teraz nic takiego nie ma: czarne odchodzą, a białe atakują tego piona za damką w taki sposób, że on po prostu nie ma jak uciec, i dochodzi do redukcji materiału. Pozycja jest remisowa. Tak mogła to remisować. Kasia Pisarska 38 na 16 odeszła jak już wiemy i zagranie 23 29. No znowu, znowu wypuszcza swoją szansę Magda Pauszek, Można było grać 26 31, ta pozycja jest wygrana po, po ewentualnym 13 19. Teraz jeszcze trzeba bardzo uważać, jak tak jak mówiłem na różne pułapki z łapaniem, bo tak oczywiście nie można atakować na dwójkę, bo po prostu podsunie się do przodu czarny, wymienia damka jeden za jeden koniec, ale gdyby próbować tutaj oddać 35 30. To jest remis pod warunkiem, że zaatakujemy tak jak wcześniej pokazywaliśmy na pole 43 i potem na pole 30. A jakbyśmy próbowali atakować tutaj od tyłu na dwójkę, to. Ho, niespodzianka! Nagle biała damka wpada w pętle. No i oczywiście musi pobić trzy bierki i przegrywa partię, więc trzeba być czujnym do samego końca. Potem 239, Kasia przyszła 16 na 43, no i znowu to jest ruch, który jest ruchem przegrywającym, więc mamy istny roller rollercoaster wyników. Teraz wystarczy białymi zagrać 29 na 24, właśnie odciąć możliwość tej wymiany 35-30. Nie mogą biały atakować na 27, dlatego że jest pętla. Poddajemy piona 13-18, wygrywamy partię. <laughs> A po ewentualnym oddaniu 35-30 do tępionek, spokojnie zdąży uciec w kierunku bandy. I tak ta partia mogłaby się zakończyć zwycięstwem Magdy, która nie wiem z jakiego powodu zagrała w tej pozycji. Jak dobrze pamiętam, 13-19. I zgodziły się zawodniczki na remis wobec oddania 35-30 przez kasię pisarską. Wymiany tego piona, wzięcia dwóch jest po prostu pogrze. Także jak widzicie, ta partia mogła się potoczyć na zdecydowanie więcej scenariuszy niż ten scenariusz remisowy, który koniec końców w niej zaistniał. Mam nadzieję, że jest dla Was bardzo dużym walorem edukacyjnym. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, to oczywiście zachęcam do kliknięcia łapki w górę pod filmem, zostawienia subskrypcji na kanale Warcaby. No i co, mokrego dingusa Wam Życzę jutro. Jeszcze takie ogłoszenie techniczne. Standardowy stream na Twitchu, Checkers Online TV, nie będzie w poniedziałek, w drugi dzień świąt, natomiast będzie we wtorek o godzinie 20. Więc w tym tygodniu widzimy się we wtorek i w czwartek o godzinie 20 na Checkers Online TV, a filmy na kanale Warcaby oczywiście niedzielę o 12.00, czwartki o 19.00. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jeszcze raz, wesołych świąt, trzymajcie się ciepło. pa. pa.